Radni Nowego Kołobrzegu i Kołobrzescy Razem chcą, by Jacek Woźniak odpowiedział za swoje zachowanie podczas ostatniego posiedzenia komisji rewizyjnej. W piśmie skierowanym do przewodniczącego czytamy, że radni protestują przeciwko zachowaniu radnego Jacka Woźniaka w stosunku do zastępcy prezydenta Ilony Grendas-Wójtowicz o przekroczeniu zasad kultury osobistej i braku szacunku. Nie zgadzam się z takim zachowaniem i z takim sposobem bycia i przede wszystkim uczestniczenia w posiedzeniu komisji, gdzie padają tego typu sformułowania w stosunku do kogokolwiek. A należy podkreślić, że radny już kilkukrotnie starał się o najwyższe funkcje publiczne, a udowodnił, że chyba na nie nie zasługuje w ten sposób, odnosząc się do innych osób, przede wszystkim do kobiety. Radni mają też zastrzeżenia do Macieja Bejnarowicza. W naszym odczuciu brak zdecydowanej i jednoznacznej reakcji przewodniczącego komisji Macieja Bejnarowicza wskazuje na milczące przyzwolenie na tego typu działania radnych. Czytamy w dalszej części pisma, które kończy się zapowiedzią. Na najbliższą sesję Rady Miasta, jako grupa radnych, członków komisji rewizyjnej, złożymy projekt uchwały zmierzający do zmiany jej składu osobowego. Próbuje się oczywiście wykorzystać fakt, ewidentne potknięcie, sytuację, która nie powinna się zdarzyć. I grać tymi emocjami dalej. Ja to rozumiem, każdy ma do tego prawo, natomiast absolutnie ta próba odwołania i próba dalszej destabilizacji działania komisji rewizyjnej, absolutnie tego nie pochwalam. To pismo jest pokłosiem wydarzeń z 9 maja z posiedzenia komisji rewizyjnej, podczas którego Jacek Woźniak obraził Ilonę Grendas-Wójtowicz. Pan Woźniak zaczął krzyczeć, faktycznie był tak poirytowany, że ja nie wiem skąd ten wybuch. To nie był powód, naprawdę. A już nazywać w taki sposób, to był taki jakiś chwilowy wielki wybuch, niepotrzebny. Izabela Zielińska, także obecna na posiedzeniu, uważa, że żadna strona nie jest bez winy. Nie chcę akurat bronić Jacka Woźniaka, ponieważ uważam, że zachował się niestosownie, formułując takie zdanie do pani wiceprezydent. Natomiast pierwszą osobą, która podniosła w znaczny sposób głos i krzykiem komunikowała się z radnym, była pani Ilona Grendas-Wójtowicz. Dlatego takie sprawy nie powinny mieć miejsca w ogóle na komisjach i rzeczywiście żadna ze stron tak ze sobą rozmawiać nie powinna. W udostępnionym nam stenogramie z posiedzenia komisji czytamy taką wymianę zdań. Żłobkiem nikt się przez lata nie zajmował, proszę państwa. Nikt w ogóle nie podniósł hasła o rozbudowę. To, co pani mówi, jest bezczelne, bo ocenia pani 12 lat kadencji Janusza Gromka. To proszę w ten sposób do mnie nie mówić, że ja mówię w sposób bezczelny. To proszę liczyć się ze słowami, proszę się liczyć ze słowami, tak? To niech pan się liczy ze słowami w stosunku do mnie, bo takie zachowanie pana jest nie pierwszy raz, panie Jacku. I pani też, pani prezydent, to pani jest tutaj gościem. Proszę na mnie nie krzyczeć. Bezczelna baba, no. Tyle, że dużo więcej o całym zajściu można by powiedzieć po przesłuchaniu nagrania, a tego urząd nie udostępnia. Wracając do odwołania Jacka Woźniaka z komisji rewizyjnej, to zgodnie ze statutem Rady Miasta w tej komisji powinni zasiadać przedstawiciele wszystkich klubów. Po ewentualnym odwołaniu Woźniaka trudno sobie wyobrazić, by Karolina Szarłata-Woźniak lub Krzysztof Plewko z ochotą zajęli wolne miejsce.